Anna Czechowska, firma Transgourmet. Zapraszamy na kulinarny ogień. Kulczyk, Jacek Jarosz. Witamy na kulinarnym ogniu, gdzie jest zjazd wszystkich szefów kuchni. Dzisiaj było ponad 70 osób, gdzie gotowaliśmy w szczytnym celu dla Domu Kulejących Aniołów. Pod grubą patelnią z tyłu naprawdę był ruch niesamowity. Jeżeli będzie tego okazja, ja przyjaciół z Krakowa poinformuję i na pewno przyjadę. Dobrze, pozdrawiamy i zachęcamy. Więc tak, no jesteśmy już po moc emocji, naprawdę wielka moc emocji, wiele łez poleciało właśnie z tych pozytywnych emocji. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc i za zaangażowanie naszych przyjaciół. Wszystkich i sponsorów, i przyjaciół, i naszych wszystkich szefów kuchni, i firmy wspierające, i przedstawicieli, i ludzi, którzy tutaj w ogóle przyszli. Bardzo Wam dziękujemy. Pieniędzy liczenie trwa, tak jakoś to odwrotnie powiedziałam, ale pieniądze są liczone, tak, cały czas. Jest ich tyle, że nie wiemy ile. Dowiemy się niedługo, ale naprawdę bardzo, 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 bardzo Wam dziękujemy do góry serca. Moc pracy, a teraz... Teraz emocje i idziemy do domu. Jesteśmy zmęczone. Chcemy podziękować również Tichauerowi za wsparcie, za pozwolenie tutaj, że nam pozwolił zorganizować tutaj nasz kulinarny ogień. Ogień naszych serc, które będą dla tych, co najbardziej tego potrzebują. A tym razem był to Dom Kulejących Aniołów z Pszczyny.